W najnowszym poście na temat dodatku Heart of Russia pojawił się temat kościółów i cerkwi, które zobaczymy w nadchodzącym dodatku. Siema, z tej strony Seba, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale, a dzisiaj informacje na temat dodatku Heart of Russia, czyli Serce Rosji, który będzie kolejnym dodatkiem mapowym do Euro Truck Simulator 2. W najnowszym poście pojawiło się 13 zdjęć, które ukazują co niektóre miejsca z tego dodatku, jak i część pewnych obiektów, które spotkamy oczywiście na tej mapie. Główna tematyka dotyczy kościołów i cerkwi, a z postu, jak i z kilku zdjęć można zobaczyć, jakie też tereny szykują się i jakie też zobaczymy po drodze w tym dodatku. W chwili obecnej widzicie te najnowsze zdjęcia, które prezentują albo co niektóre już gotowe lub po części gotowe miejsca, przynajmniej gotowe do takiego stopnia, że można je pokazać, natomiast przy co niektórych zdjęciach będzie można zobaczyć tylko te obiekty, które zostały w sumie specjalnie zrobione na potrzeby tego dodatku. Jak wiemy, SCS Software przy nowszych dodatkach skupia się, aby ta szczegółowość wszystkich terenów była jak najbardziej spójna, a jednak jeśli chodzi o takie obiekty właśnie jak tutaj kościoły i cerkwie w Rosji, jednak jest to dosyć częsty widok na tamtych terenach i nie są to byle jakie miejsca, więc ekipa SCS Software postanowiła jednak bardzo skupić się nad tego typu obiektami i odpowiednio je dopracować. Wspomniałem, że pewne miejscowości też pojawiły się w tym poście, i też na zdjęciach coś można tam zobaczyć. Oczywiście na co niektórych tych rzutach można zobaczyć tereny Moskwy, ale oprócz tego pojawiło się kilka miast, które są na wschód od Moskwy, natomiast o jakich miejscowościach to mowa? Między innymi wymieniono tutaj miasto Rybińsk, które znajduje się na północ od Moskwy, znajduje się niedaleko w pobliżu miasta Jarosław, i w tamtym mieście, czy też w okolicach, bo nie wiadomo czy to będzie takie standardowe miasto, czy też miasto widokowe, znajdziemy tam takie dwa ciekawe obiekty. I jest to kościół w niebo wstąpienia pańskiego i katedra przemienienia pańskiego. Kolejne miasto to Iwanowo, które znajduje się na północny wschód, na południe od miasta Jarosław, i ostatnie wspomniane miasto z postu to miasto Arzamas, które znajduje się na południe od miasta Niżny Nowogród i na wschód od Moskwy. Także jeśli zobaczycie sobie na mapach, te miejscowości znajdują się dosyć daleko na wschodzie. Pytanie, gdzie będzie ta granica? Tego jeszcze nie wiemy, ale obserwując to wszystko, co się dzieje z tym dodatkiem, im dłużej czekamy, im dłużej mija czas, tym oczywiście bliżej jesteśmy tego dodatku, choć nie nastawiałbym się raczej na ten rok. I jeśli chodzi o ten odcinek, to by było na tyle. A więc dzięki za oglądanie, zachęcam do oceniania tego filmu, skomentowania go, do udostępnienia. Zapraszam na Twittera i Discorda, dziękuję wszystkim wspierającym, jak i również zachęcam do wsparcia kanału i widzimy się w kolejnych filmach, więc trzymajcie się, i cześć!